Marian usługiwał, nie, to mnie się takie skojarzenie przyszło, nie, że my jesteśmy przed Bogiem, to jesteśmy jak ludzie, którzy zostali postawieni przed sądem. I ten sąd wypowiada bardzo ważne słowa, które odnoszą się do naszego życia. I jak my się na tym sądzie zachowamy? Czy będziemy sobie drzymać i każde słowo będziemy przepuszczać przez ucho? A ten sędzia będzie wypowiadał bardzo ważne słowa, które gdy tylko wprowadzimy do swojego życia, możemy być uratowani od tego wiecznego nieszczęścia, jakie jest zgotowane dla tych wszystkich, którzy mu nie zaufali. I większość ludzi właśnie w ten sposób postępuje. Przychodzi na społeczności, drzymie, gdzieś śpi sobie, lekceważy sobie, myśli o innych rzeczach, jego myśli są gdzieś tam zajęte jakimiś innymi sprawami z tego świata, ale nie myśli o tym, co te słowo chce do niego przekazać, z jaką informacją chce dotrzeć. To tak jak ten sędzia mówi, wiesz, jest skazany, wiesz, no to jak będziesz to robił, to możesz uniknąć tej kary. A on śpi sobie, no to wiadomo, że skończy się cały ten sąd i mówi, no pójdziesz już na te miejsce kary. A mówi, czemu? Dopiero się teraz mówi, czemu ja pójdę? No bo nie słuchałeś przez cały okres, nie słuchałeś. Ja tyle razy mówiłem do ciebie, a nie słuchałeś. I to jest tak ważne w życiu każdego z nas, żebyśmy słuchali. Słowo Boże naprawdę mówi nam cały czas o tym, że wiara jest ze słuchania. Znaczy, mamy słuchać, przychodzimy na społeczność, mamy słuchać, mamy się skupić. Jeżeli w tym akurat, w tej rzeczy przegramy, bo możemy przegrać, złe nam może powrzucać i tak nas przyzwyczai, co przychodzimy na społeczność, to gdzieś tam po prostu gdzieś jakiś ciężar zalega, nasze serce, nasze umysły, ciężar i przegrywamy. Każda razowo przychodzimy na społeczność i przegrywamy, choć sobie życzymy tego, że no dzisiaj przyjdę na społeczność i będę słuchał. Naprawdę będę słuchał już tego słowa, które tam będzie głoszone. Naprawdę będę przyjmował te słowa, a tu przychodzi zaś te same objawy. Nie może tak być w życiu, bo tak jak już dzisiaj było powiedziane, od jakiegoś czasu się mówi, to jest walka o nasze dusze. To tak jak Lota wyprowadzał anioł z Sodomy, to mówi, ratuj się, tu chodzi o twoje życie. To nie chodzi o sobie tak, że sobie, ja tu przyszedłem, żeby cię zabawić, za rękę cię wziąłem, twoją całą rodzinę. Ratuj się, uciekaj, bo tu chodzi o twoje życie. Ratuj się, uciekaj od tych wszystkich złych rzeczy, które gdzieś tam po prostu jeszcze w twoim życiu są. I Pan Jezus Chrystus nas chce wyciągnąć z tego wszystkiego, z tych wszystkich złych rzeczy. Ratuj się. Ale czy to słowo dosięgnie naszego serca, bo walka jest właśnie o to słowo. Tak jak pisze w Jakuba, że on zechciał i zrodził nas poprzez swoje słowo. On zechciał i zrodził nas przez swoje słowo. Te zrodzenie poprzez słowo naszego Zbawiciela jest tak ważne w życiu każdego z nas, żebyśmy sobie tego nie zlekceważyli. Ja może też nie będę się rozciągał, ale może chciałbym zwrócić uwagę sobie Bożym na otwórzmy sobie może Księgę Izajasza, 7 rozdział, bo tam jest właśnie opisane o takim jednym królu, który się zlekceważył głos Boży. Zlekceważył sobie słowo. To jest Księga Izajasza, 7 rozdział, od 10 wiersza będę czytał. I znowu rzekł Pan do Achaza tak, proś dla siebie o znak od Pana, Twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko na górze. Na to powiedział Achaz, nie będę prosił i nie będę kusił Pana. Zobaczcie, przyszedł Izajasz do niego i mówi, proś od Boga, co chcesz, proś. Bóg chce przemówić do ciebie. Bóg chce coś zrobić w swoim życiu. On powiedział, że nie będzie kusił Pana. Patrzcie się, król w Izraelu, ale żeby było śmieszniej, król, który potrzebował bardzo Boga, potrzebował Jego słowa. Bardzo potrzebował. Bo otwórzmy sobie drugą księgę Kronik. Druga księga Kronik. I to będzie 28 rozdział drugiej księgi Kronik. I popatrzmy się, bracia i siostry, kto to był ten Achaz?
Bo tu jest właśnie pięknie opisane, kto to był ten król Achaz. Pisze tutaj tak. Achaz miał 20 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 16 lat w Jeruzalemie. Nie czynił tego, co prawe w oczach Pana, jak Dawid, jego praojciec, lecz kroczył drogami królów izraelskich, sporządził także posągi lane dla balów. On to składał ofiary z kadzidła w dolinie syna Hinnomona, a nawet własnego syna oddał na spalenie w ogniu, jak to było ohydnym zwyczajem narodów, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Składał też ofiary rzeźne z kadzidła na wyżynach i na wzgórzach pod każdym drzewem zielonym. To też Pan, Bóg jego, wydał go w ręce króla aramejskiego. Pobili go i wzięli go do niewoli z jego ludzi, wielką liczbę jeńców, których zaprowadzili do Damaszku. Dostał się też w ręce króla izraelskiego, który zadał mu wielką klęskę. I zobaczcie się, jeszcze 23 wiersz, bo nie będę tego wszystkiego czytał, tylko żebyśmy zobaczyli obraz tego króla, z czym miał problemy ten człowiek. I patrzcie się tutaj, w 23 pisze, składał ofiary rzeźne bogom Damascejczyków, którzy go pokonali, i mawiał: bogowie królów aramejskich pomogli im, więc i ja będę im składał ofiary, a oni mi pomogą. Tymczasem oni przyczynili się do upadku jego samego i całego Izraela. Zobaczcie się, człowiek, który upadł na dno przed Bogiem. Król Izraela. Człowiek, który upadł na dno. I ten człowiek, jak się nazywa, gdy przychodzi Izajasz, tak jak tam pisze, Izajasz oznajmia, mówi, proś Pana o słowo, proś, Pan ci chce przemówić do ciebie, do takiego wielkiego grzesznika. On nie chce naprawiać swojego życia. On nie chce naprawiać. On mało tego, nie chce przyjąć tego słowa do swojego serca. Jak jest ważne w życiu każdego z nas, i ja to widzę coraz bardziej w moim życiu, że to słowo, kiedy dosięga mnie, to muszę to słowo z radością przyjmować, bo ono, to słowo wykona w moim życiu naprawdę bardzo wielką pracę. Bóg podjął się naprawdę ciężkiej pracy, żeby z grzesznika uczynić człowieka sprawiedliwego. I On to chce uczynić w naszych sercach. Chce każdego dnia. Chciał to uczynić w sercu tego króla. On chciał go wyciągnąć z tego. Patrzcie się, taki wielki grzesznik. A on go chciał wyciągnąć. Izajasz do niego przyszedł. I zobaczcie się, on się zaparł. Nie chce. Nie będzie przyjmował słowa Bożego. Patrzcie się, jak to, co się wydarzyło w ten czas tam za tego króla Achaza, jak to jest podobne to, co się dzieje już w Nowym Testamencie. Zobaczcie się, Pan Jezus Chrystus przychodzi tutaj na tą ziemię i co? Okazuje się, przychodzi do narodu wybranego i ten naród wybrany dostaje słowo, bo przecież pisze Ewangelia Jana, pisze wyraźnie, że słowo przyszło od Boga. Słowo przyszło do tych Izraelitów, do narodu wybranego. I co ci ludzie? Odrzucają to słowo. Odrzucają, nie chcą go. Nie chcą go jako Zbawiciela. Nie postrzegają go jako swojego króla. Nie chcą takiego Zbawiciela. Choć wszystkie proroctwa, choć wszystkie księgi Starego Testamentu mówiły na temat Jego, oni Go nie chcą. Dziwna rzecz. Zobaczcie się, my przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa i każdego dnia Duch Święty walczy o to, żeby w naszym wnętrzu wytworzyć tą wspaniałą rzecz, tego nowego człowieka, bo Duch Święty walczy na taką samą gorliwość. Duch Święty ma, jak miał Pan Jezus Chrystus, jak chodził tutaj po tej ziemi. I zobaczcie się, że niekiedy my odrzucamy to słowo. Odrzucamy, tak ci królowie, tak tutaj jest opisane. Odrzucamy, nie przyjmujemy tego słowa, nie dajemy mu wykonać pracy w naszych sercach. Nie dajemy. Zobaczcie się, może otwórzmy sobie jeszcze Dzieje Apostolskie, żeby to w jakiś sposób bardziej zrozumieć, o co Bogu, o co naszemu Zbawicielowi chodzi. Tam pisze takie coś, to jest 17 rozdział Dziejów Apostolskich i pisze tak, od pierwszego wiersza. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus,
którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Również wielka liczba pośród pobożnych Greków, niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko, wzburzyli miasto, a naszedłszy do Miazona usiłowali stawić ich przed ludem. I tutaj tu jest opisane o Jazonie dalej, ale co tu jest bardzo ważnego, że apostoł Paweł przyszedł i głosił tam w tej Tesalonice kogo? Pana Jezusa Chrystusa. Do kogo? Do narodu wybranego. Tu pisze, przyszedł do synagogi żydowskiej. Przyszedł do nich i głosił im Chrystusa. Głosił im słowo. Patrzcie, że oni z taką łatwością odrzucają to słowo. Z jaką łatwością im to przychodzi odrzucać to słowo. Wiecie co, że jak ja to czytam, to normalnie to aż do zgroza, aż się wewnątrz trzepie. No jak można tak z taką łatwością odrzucać Słowo Boże? Zobaczcie, się oni odrzucili Zbawiciela, odrzucili Chrystusa. Popatrzmy się niekiedy na siebie samych. Czy nam niekiedy nie przychodzi tak tym Żydom z łatwością odrzucić słowo, które dociera do naszych serc? Czy nam z taką łatwością nie przychodzi niekiedy to słowo? Ale z taką łatwością odrzucamy. Widzimy, że oni jeszcze sobie pozbierali różnych znamienitych tam, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, dobrali sobie jakichś niegodziwych ludzi. Popatrzcie się, już ja tutaj, gdy przyjeżdżam tutaj do Gdańska, już tyle razy słyszałem tutaj na ten temat, że byli tacy ludzie, którzy poszli za Panem Jezusem Chrystusem, a potem zaparli się tego słowa. Mało tego, jeszcze sobie pozbierali ludzi, niegodziwych ludzi, którzy ich wspierają w tym wszystkim. Zobaczcie, jak się to przekłada na życie chrześcijańskie, że gdy tylko mnie się nie spodoba Słowo Boże, nie spodoba mi się to Słowo, które ma za zadanie oczyścić moje serce, to ja będę sobie szukał zwolenników wśród tych ludzi niegodziwych, którzy odrzucają to Słowo. Zobaczcie się, że ci ludzie znaleźli. Patrzcie się, że takich ludzi bardzo szybko idzie niegodziwych, którzy nie chcą przyjmować Słowa Bożego, którzy nie chcą się podporządkować pod Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa, nie chcą się podporządkować pod wolę Ojca, bo Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa to jest wola Ojca. Cała ta Ewangelia, która jest zapisana, którą nam zostawił Pan Jezus Chrystus, w spadku zostawił nam, to jest wola Ojca. Pan Jezus Chrystus wypełnił wolę Ojca. Ta cała Ewangelia jest wolą Ojca. Jak z wielką łatwością ludziom przychodzi odrzucać wolę Bożą. Wolę Bożą, to jest wola Boża. I Pan Jezus Chrystus to jest wola Boża dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Gdy zastanowimy się niekiedy nad tym, co to słowo, gdy odrzucamy. Ale potem przychodzi ten głos Ducha Świętego, że zastanowimy się nad tym, to w ten czas bardzo każdy z nas chyba boleje nad tym, że tak cudowne słowo, tak drogocenne słowo mogliśmy z taką łatwością odrzucać. Lepiej, żeby takich momentów w życiu naszym, w życiu każdego z nas, żeby nie było takich momentów, że odrzucamy Słowo Boże. Może żeby bardziej to zrozumieć, Pan Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli ja wam odpuściłem, odpuszczajcie każdemu człowiekowi. Ja wam odpuściłem, wy odpuszczajcie każdemu człowiekowi. Jakże z wielką łatwością niekiedy człowiek przekracza to słowo. I ja muszę wam powiedzieć, że niekiedy też przekraczałem. Ja myślałem, że mam rację do tego, że mogę jakiejś osobie nie odpuścić, że mam rację. Diabeł wspiera zaraz człowieka, gdy tylko przekracza Słowo Boże, gdy przekracza tylko Prawo Boże, diabeł tam zaraz taką osobę wspiera. Moment, masz tyle argumentów na to, że masz rację, że nie musisz. Jest to bardzo wielkie zagrożenie dla każdego z nas, dla czasu, w którym żyjemy, gdzie Ewangelia została tak powykręcana. Gdzie z Ewangelii ludzie sobie niekiedy żartują i to na naszych oczach, żartują sobie z Ewangelii, żartują sobie z tego słowa, które darzy życiem, żartują sobie z tego słowa. W
tej dobie, w tym czasie, w którym każdy z nas teraz żyje, widzimy, że to się powiększa, to ta skala cały czas narasta. To nie zmniejsza się. Te żarty z Ewangelii, czynienie z Ewangelii innej Ewangelii, tworzenie innych Ewangelii, tworzenie nauki, która nic nie ma zgodnego ze Słowem Bożym, narasta. Ona z każdym dniem wzrasta. Wiemy z jakiego to powodu to się dzieje. Diabeł wie, że już mu nie zostało dużo tych dni i chce za wszelką cenę jak największą ilość osób zwieść. O kogo będzie walczył świat? Nie, on będzie walczył o ludzi wierzących, o tych, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa i o tych, w których tli się jeszcze jakieś światło. Tli się jeszcze ten płomyk Pana Jezusa Chrystusa i o tych będzie walczył, w których Pan Jezus Chrystus jeszcze wlewa to światło. Ten ogień z nieba jeszcze wpada. O tych ludzi będzie walczył. Jak będzie walczył? Tak jak tutaj wcześniej powiedziałem, poprzez to, że nie będziemy przyjmować Jego słowa. Żeby ten płomień zagas całkowicie. On o to będzie walczył każdego dnia. Pan Jezus Chrystus, powołując nas do Królestwa Niebieskiego, każdego z nas, dzisiaj tu już było wspomniane i do mojego serca naprawdę wielka radość się wlała, że no on jest największą nagrodą. Tutaj Marian to podkreślał i naprawdę ja wam powiem, że to jest no największe szczęście. To jeszcze rozmawiałem po społeczności, mówię, no nie ma większego szczęścia tutaj na tej ziemi. No cóż może przysłonić nagrodę, którą mamy w Jezusie Chrystusie? Życie wieczne. Cóż może przysłonić? Było wspomniane dzisiaj o tej samochodzie z lekką wgniotką. Ja może nie widziałem z lekką wgniotką, ale kiedyś widziałem tam w pracy w Opolu, widziałem samochód, który podjechał, no luksusowy jakiś tam, ja nie wiem, jakieś teraz te nowe są, ja nawet nie wiem jakie to są nazwy, ale to taki wysoki i tego, podrapany był. I tak mi przyszło do głowy, mówię, ale ten człowiek się tyle natrudził, tyle miał wysiłku, żeby kupić taki samochód luksusowy, a ktoś mu podrapał. No, werene pieniądze. Tyle trudu poniósł, a ktoś mu podrapał. Podrapał ten samochód, on stracił od razu na wartości, szybciusieńko leci. Tak samo wyglądają chrześcijanie, których podrapie diabeł swoim rylcem grzechu. Tak samo. Trudzą się niekiedy, chodzą na społeczności, słuchają Słowa Bożego, ale co z tego, już jest rysa. Rysa, która mu nie pozwoli wejść do wieczności. Nic nieczystego, żadna rysa nie może tam być. Tam musi być szata, cudowna szata Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Słowo Boże, Pan Jezus Chrystus mówił nam o tej wielkiej uczcie weselnej. O tej wielkiej uczcie weselnej i tam wielu na tą ucztę weszło. Ale też weszedł człowiek bez tej szaty. Miał rysę, nie miał szaty weselnej. I został wyrzucony precz do tej ciemności zewnętrznej. To jest dla nas przestroga. Pan Jezus Chrystus mówi, nie pozwolę na to, żeby moja oblubienica, mój Kościół, żeby mój lud miał jakąś skazę z tego świata. Nie pozwolę. Ja wam zostawiam Pocieszyciela. Ja wam zostawiam Ducha Świętego, który też nie pozwoli, który wykona tą cudowną pracę. Ale nie odrzucajcie go. Nie odrzucajcie. Bracia i siostry, w tym czasie, w którym nam przyszło teraz żyć i kroczyć za naszym Panem Jezusem Chrystusem, w tym czasie właśnie tylu błędnych nauk, trzymajmy się Pana Jezusa Chrystusa, niech to będzie najwyższy skarb dla nas. Każdego dnia walczmy o czystość Ewangelii. Walczmy, bo do tego też jesteśmy powołani, o czystość Ewangelii. Żeby to słowo, które słyszymy, które głosimy, żeby było czyste, nieskażone, niezamącone żadnymi naleciałościami tego świata. Walczmy o to. Walczmy o to. Pan Jezus Chrystus chce w tym też nam udzielić mocy. On chce brać w tym udział. W walce o Jego słowo. W walce o czystość Ewangelii. Dokładajmy tej ręki do tego pługa, bo to jest pług, to jest ciężka praca niekiedy. Naprawdę, ja widzę,
coraz bardziej, gdy jestem w pracy, gdy jestem między tymi ludźmi, rozmawiam z nimi, coraz bardziej widzę, że to jest naprawdę ciężka praca. Każdego dnia mówić tym ludziom, że tak no, nie da rady żyć, no, nie żyjcie tak, no, bo poginiecie kiedyś. To jest naprawdę, to jest głos rozpaczy. A jeszcze ten głos, który płynie z tego świata. No tragedia, ja kiedyś tego nie widziałem, ale ten głos tego świata naprawdę, wiecie co, że tak mnie teraz nuży normalnie, nuży mnie. Boję się tego głosu tego świata. Boję się tych ludzi, którzy mówią, tak jak mówiłem, niecne rzeczy na temat Ewangelii. Żartują sobie z Ewangelii. Boję się tych głosów, boję się tych ludzi, uciekam, normalnie uciekam od tych ludzi. Nie chcę z nimi rozmawiać, naprawdę. Tymi ludźmi, którzy lekceważą zbawienie Boże, które Bóg dał w swoim Synu. Naprawdę nie chcę rozmawiać, gdy lekceważą. Uciekam. To daje do mojego serca Duch Święty. To daje Pan Jezus Chrystus. I za to mu jestem naprawdę wdzięczny. Starajmy się, tak jak tu jesteśmy, starajmy się słuchać głosu naszego Pana. Pan Jezus Chrystus powiedział takie proste słowa: moje owce będą słuchały zawsze mojego głosu, za innym głosem nie pójdą. Za innym głosem nie pójdą. Ale gdy też przyjdzie na tą ziemię, to zmartwychwstaną ci, którzy będą znali Jego głos. Te pierwsze zmartwychwstanie, to zmartwychwstaną ci ludzie, którzy znają Jego głos. Uczmy się Jego głosu. Każdego dnia szanujmy ten głos. Głos Ducha Świętego, który mówi w Jego imieniu. Mówi w Jego imieniu do naszych serc. Szanujmy, uczmy się tego głosu i za tym głosem kroczmy. Naprawdę, każdy z nas kroczmy za tym głosem, żebyśmy wytrwali, żebyśmy osiągnęli cel. Jaki to jest cel? Zbawienie naszej duszy. To jest cel każdego z nas. Naprawdę, bracia i siostry, życzę każdemu z was, naprawdę, żeby głos Pana Jezusa Chrystusa był w naszych sercach do końca naszych dni. Ten głos, który kiedyś powie: powstańcie, i powstaniemy. Powstaniemy, bo będziemy znali Jego głos. Niech ten głos będzie w naszych sercach. Amen.